Hej siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z NBA 2K17 oraz My Career Damianem Brockiem. Tak więc ja jako bardzo dobry uczeń jestem na boisku, trenuję ładnie i proszę bardzo, otrzymaliśmy wzrost naszych perków z treningów. Po poprzednim meczu nasz zawodnik wydawał się bardzo zmęczony. No mam nadzieję, że podczas dzisiejszego meczu nic nie będzie. Extra life combo bonus. Co się dzieje? O, proszę bardzo, jakiś mamy kontrakt od 2K. W endorsementach coś ciekawego mamy, tak więc zobaczmy, co to ciekawego. 2K, co oni chcą? A, po prostu, żebyśmy byli partnerem. No to stary, normalnie. Akceptuję to. Tak, jak najbardziej. Więc mamy 4 kontrakty już ze Spaldingiem, z Jordanem, Mitchell oraz Ness, a także 2K. Ok, dzisiaj na początku zobaczmy sobie moje minuty. Na początek 20 minut powinniśmy rozegrać. Tutaj Brandon Wright 24 minuty. No jesteśmy wysoko nad Justicem Youngiem. 1 minutę, on ma 86 overalla. Myślę, że spokojnie Troya Danielsa mógłby tutaj ściągnąć z pierwszej piątki. Patrzmy sobie jeszcze statystyki w drużynie, jak wyglądamy. Tak więc my mamy 6-6 punktów. No 0-3 ofensywnej zbiórki, ale w poprzednim spotkaniu 2 ofensywne zbiórki mieliśmy. W sumie zbiórki na mecz 2-1. To jak na rozgrywającego nie jest złą statystyką. Asyst mamy 6-0. Wiodąca postać, wiodący asystent w naszej drużynie. Przechwyty to dopiero 4. miejsce, dalej bloki, o pół bloku na mecz, 2-3 straty na spotkanie, tak samo jak Conley, dużo więcej gra ode mnie. Tylko 29% z gry to jesteśmy najsłabsi w naszej drużynie niestety. Trójki 0-4 na mecz. Okay, jeszcze chciałbym zobaczyć, ile minut średnio gramy. 17 minut. Średnio na boisku. Zobaczmy jeszcze rookie report, gdzie tutaj będziemy. No w punktacji jesteśmy bardzo słabo, ale w asystach myślę, że będzie dobrze. Tak, na miejscu drugim, zaraz za Chrisem Dunnem. Więc no asysty to jak na razie nasz najlepszy atrybut. I zobaczmy sobie jeszcze miejsce dywizji naszej 4-6. Tak więc o, Dallas Mavericks dużo słabiej się spisuje niż Memphis Grizzlies. Ale w konferencji będziemy już tutaj, no niestety, bardzo daleko. Chociaż Los Angeles Lakers oraz Phoenix Suns pisują się gorzej niż nasza drużyna. Tak więc, no cóż, moi drodzy, trzeba po prostu zacząć wygrywać. D, what's up? Prez, bro, wake up, man. It's time to go. We late. Dang. What time is it? I'm gonna be in the car. Okay. Come on. All right. Give me a minute. Dang. Dang. Man, you overslept today? Yeah, man. Denver had to come and wake me up. Feeling okay? Just tired. Yeah, me too. I just need like a day off to get some rest, you know? I need a day at the day spa. Mud bath, perfect. Yo, college made you soft. You were there for too long. Have you ever been to the day spa? Of course not. Of course, listen, you gotta take care of your mind, your body, and your soul. Total package. Yeah, whatever, man. Telling you, it's a long season, Perez. I don't know if I can believe you. See that? That's mud bath right there. That's mud bath, baby. You nervous? Oh, nah, man. Me either. Silly, right? You don't even get to play. You get your shot. Yeah, thanks, man. Hey, at least I get to kick it with you right now, man. Heck yeah, man. You're my road dog. Always. I pierwsze piątki dzisiaj zagramy nie z byle kim, bo z Los Angeles Clippers, Felton, Redick, Paul Pierce, Blake Griffin oraz DeAndre Jordan. Bardzo silni zawodnicy, jeśli chodzi o najwyższych trzech zawodników. No i na pewno będzie ciężko, ale powinniśmy dać sobie radę. Tak więc uwaga, wchodzimy na boisko, przystanie 6-8 i aż 6 minut do końca.
Ależ zebrałem to! Ależ akcja! Dajesz Justice, pięknie. No Justice jak na razie w świetnej formie. To co widziałem, to 6 punktów już rzucił. Dawaj Martin, pozostawiony z pół dystansu, tak jest, bardzo ładnie. Dawaj Martin, pozostawiony całkowicie i nie trafił. No nie wierzę. No i to musi być krosz, muszą być punkty, doskonale. Akcje stare jak świat, po zasłonie, ale jakże skuteczne do dzisiaj. 5 sekund do końca. I możemy teraz dać się zaskoczyć, bo jest remis. Nie, nie, to nie wejdzie, nie ma opcji. Tak jest, tak więc 21-21. Szkoda, że nie ma żadnej zdobyczy punktowej naszego zawodnika, ale jeszcze mamy sporo czasu. No, look man, the whole orange juice thing is not just a me thing. It's not just a Prez thing, it's an us thing, and I couldn't do it without Justice. So as we continue to grow tighter, so does the power of orange juice. You know, it's a great feeling to always be on the same wavelength with someone as talented as Justice, man. The sky's the limit for us. I truly believe that. Drugą kwartę rozpoczynamy na ławce. I przegrywamy 2 punktami i znów niecałe 6 minut do końca. Ależ blisko było stratę, ale jest wyszła z tego asysta. Ależ tutaj pozostawili, no jak tak można, panowie z Los Angeles. I Justice, ależ layup, ale ładnie. Dobry fast break. I mamy run 10-2. Jest zbióreczka numer 2 dzisiaj. Rzucaj Justice. Ach. Jest! Jeszcze w końcówce myślałem, że będzie z tego strata, ale udało się zrobić reversa. I są pierwsze 2 punkty. No niestety z faulem jeszcze. Akcja 2+1. Ależ, opuścili mnie i dobra akcja z Justice'em. No i 10 sekund do końca pierwszej połowy. Wygrywamy to spotkanie jak na razie, tak więc panowie. Teraz dobrze w defensywie, stoimy 4 sekundy do końca. O, tutaj Crawford, ależ nie ma mojego bloku, nie było też faulu, ale bardzo dobrze, że tam wyskoczyłem do tego bloku, gdyż całkowicie nie trafił Crawford. I trzecią kwartę zaczynamy przy stanie 61-65 dla Los Angeles Clippers. 5 minut do końca. Ależ pięknie Wright to porobił. Ja tutaj próbowałem troszeczkę poświrować w dribblingu, ale zdecydowałem się na podanie do Wrighta i myślę, że to była dobra decyzja. Ależ Young się uwolnił i są punkty z moją asystą. Ależ piła, Ennis, doskonale, ależ kontra. Ok, mamy 16 sekund do końca, ja mam 9 asyst, tak więc fajnie by było jeszcze zakończyć tą trzecią kwartę asystą. Aj, Randolph. I to muszą być punkty. Dlaczego to nie weszło? No niestety, nie ma punktów, nie ma asysty. Mam nadzieję, że wejdę w czwartej kwarcie. Tak jest, zaczynamy czwartą kwartę na boisku, dobrze. No już mnie zmienili, co ty gadasz? 11, 19, 40 sekund niecałe byłem na boisku.
I jeszcze na końcówkę 111-90, tak więc no już tego meczu nie wygramy, tak więc jeszcze trener da mi tutaj pograć tą 10 asystę, zaliczyć, chyba że jeszcze trochę punktów uda nam się zdobyć. Yeah, I mean the late night flights, sleeping in a strange hotel, all these things add up when you're on the road and it can sap. Może trójka? Ależ dobrze to wyglądało, ale niestety. And even without that three ball dropping for him, the defense should have done more. Pozostawili mnie tutaj całkowicie, są punkty. Bardzo ładnie. No i myślę, że to będzie jedna z ostatnia akcja w tym meczu. 7 sekund do końca, chyba że od razu ze zrzutem tutaj wystartują Clippersi, a tutaj myślałem, że niepilnowany, chociaż oni w sumie nie muszą już rzucać. Nie muszą rzucać, tak więc przegrywamy. No niestety nie udało się zdobyć 10 asyst w tym spotkaniu, ale 752 monety za ten mecz. Zobaczmy sobie jeszcze, co tutaj się działo. A więc Justice Young 21 punktów w 20 minut. No świetnie się spisywał, naprawdę wszystko mu dzisiaj wchodziło. My kończymy ten mecz tylko z 6 punktami, z 2 zbiórkami, ale aż z 9 asystami. To podrasuje naszą średnią o wiele i 3 na 5 z gry, tak więc 60% skuteczność. Jedna trójka, która nie weszła, jedna zbiórka ofensywna, jeden faul, w sumie na plus 3 punkty wyszliśmy w tym meczu i za 24 punkty ja byłem odpowiedzialny, tylko Young więcej za 29. Hey, yo, we gotta step it up, man. The Clippers killed us tonight. It's not gonna be easy. Stomping like that. Tell me about it. Why don't you step it up then, Prez? Dawaj, Damian, bierz ją. Are you waiting for somebody? Yeah, I'm actually waiting for my friend Jess. Hey, what's up, guys? Hey, hey, it took you forever. Hey, oh, I see you guys met. This is Tiffany Raspberry. Hey, oh, Tiffany. Nice to meet you, Tiffany. I heard a lot of good things about you from this guy. I hope. And vice versa. I said a lot of good things about Preston. No, I heard a lot of good things about you, too. So, yeah, I'm happy to meet you. You, too. Oh, look at this. This is nice. Let's go. Let's go watch this movie.